Hej ekipa, witam was, Staniu, witam was ponownie Space Prison, gdzie kontynuujemy naszą rozgrywkę poruszania się i podbijania swoich umiejętności w tym kosmicznym więzieniu. Słuchajcie, tak mnie naszła myśl, żeby jednak jeszcze trochę tutaj pogotować, popracować przy tej kuchni. Mianowicie, słuchajcie, mamy mnóstwo mięsa chrupacza, mamy jeszcze jedną resztkę jedzenia, więc może jeszcze jeden posiłek byśmy ogarnęli, mieć na zapas. Nie musielibyśmy tutaj ciągle zaglądać i ewentualnie zastanawiać się, czy ewentualnie coś tutaj nie jest do zrobienia, żeby na przykład sobie jedzenie podbić. Dzięki temu mamy zapasy jedzenia według mnie na bardzo długo, nie będziemy musieli tutaj naprawdę zaglądać. Dodatkowo jeszcze ziemniorów, słuchajcie, też mamy i zwolniły nam się finalnie dwa sloty. Ziemniorów dla jednego szczurka bym jeszcze dał, żeby go zgarnąć. Może nowy członek drużyny, dowiemy się w końcu jakiś limit. Chyba nie ma limitu finalnie, ale gdyby jeden z naszych szczurków padł, to kolejny zawsze jest w odwodzie, więc mamy to, słuchajcie, według mnie w porządku. Mamy trzy posiłki sycące, mamy pieczonego szczura mnóstwo, mamy jęzor chrupacza, mamy naprawdę dużo fajnych rzeczy. W takim razie nie musimy nic kupować. A co najlepsze, słuchajcie, widzę, że jeszcze jedzenie tutaj było. Coś przegapiłem, że tego nie widziałem wcześniej. Tu mamy mięso chrupacza, ale to już nie będę zbierał. Więc jeszcze jedzenie, resztki jedzenia były. Jeszcze gdzieś tu się znajdowało. Widzicie, że warto było mi wszystko wrócić i pozabierać. A tymczasem, słuchajcie, tu gdzieś rzuciłem swoją broń i chyba mi ją zresetowało. Bo teraz mojej broni tutaj nie widzę. I to chyba był mój błąd, który zrobiłem. Mianowicie, słuchajcie, rzuciłem tą broń przed zapisem, bo jeszcze nie miałem. I właśnie ją straciłem. Aha! No to trzeba pamiętać, że wszystko, co jest na podłodze, jest resetowane, jeżeli chodzi o nasze przedmioty, że nie możemy sobie pozwolić na zostawianie. Trudno, mam nauczkę, będę na przyszłość wiedział. Ziemię jeszcze damy temu, szczurka też sobie weźmiemy, więc mamy, słuchajcie, kolejnego członka drużyny. Drużyna nam naprawdę rośnie w szczurki, ale chyba nie ma limitu z tego, co widzę. A my lecimy. My lecimy dalej, żeby już nie kombinować. Zobaczymy, jaka ta trasa nas czeka. Chcemy jeszcze do łazienki się na chwilę dostać, więc finalnie lecimy tutaj. Poziom trudności, walka trudny, to jest w porządku. Tutaj moglibyśmy podjąć wyzwanie z tymi innymi szczurkami. Raz, dwa, trzy, cztery, ale braknie nam dnia, żeby dojść do łazienki, więc finalnie mam ścieżkę jasno wyznaczoną. I będzie podwójna gwiazdka, słuchajcie. O proszę, to znamy. Więc na to musimy uważać. My też nie możemy się tutaj ruszać. Więc fajnie by było, gdyby ich tutaj finalnie przesunąć. Albo nawet pchnąć. Raz tutaj na pewno będziemy musieli zrobić to. Tak, zrobimy taki bonus, że zrobimy trującego. Weźmiemy sobie 21, 18, 14. Tutaj mamy mocniejszy 25, ale weźmiemy sobie 21. Niech on trenuje. I to jest wszystko? Poważnie? Wydało mi się, że mogę więcej. Dziwne, może dlatego, że szczurki. A, okej, okay, rozumiem, bo chyba prawdopodobnie te trujące mają, bo mają 3 punkty reputacji, tak nam zostają w taki sposób. Ale w sumie tak, ten chyba trucizny nie może dostać, czy pancerz? Kurczę, teraz nie pamiętam. Zresztą wiecie co, nieważne, zagramy tak jak teraz. Choć mi, bo zawsze ten jeden szczurek więcej to jest jeden punkt przewagi, a my musimy mieć ten punkt przewagi, więc zróbmy deal taki. I tutaj szczury, może tak, spróbujemy, żeby oni faktycznie do nas podeszli. Okej, okay, przegrupował się i teraz zobaczmy. Zniszczona przeszkoda, 3 obrażeń, 5 krwawień, tworzy kolce obszar wybuchu, 1 kolumna, dobra. 3 kolumny, 16 obrażeń, czyli 3 kolumny, czyli 1, 2, 3, dobra, na to trzeba uważać. A ty, a ten jest odporny na krwawienie, dobra, już wszystko wiem. Wszystko już, słuchajcie, w tym momencie wiem jak to ogarnąć. A tutaj podwójny gwiazdka, no to super. Tylko teraz, żeby to miało sens, tutaj użyjemy 4-5 5-8. Użyjemy na tym, żeby rozwaliło trochę tutaj. Następnie uruszymy, nie ruszamy się nigdzie. Znowu uderzę, słuchajcie, 5-8. Wydaje mi się, że to ma sens, żeby tak zadać. Ach, myślałem, że wejdzie. Ale zawsze mogę poprawić tym 4-5. Idealnie, kolce rozstawi ładnie. Minus 3, obrażenie na krwawienie. No i bardzo mi się podoba, że tak zadziałało. Teraz pora na nich, tylko na oni rzucą, później leci pancerz. Dobra, słuchajcie, rzucamy tu kolce, żeby trochę tutaj pobniżać. I tak, rzucimy teraz tak. 3 pchnij, 2 krwawienie. Okej. Okay. Ty znowu rzucasz, tak. Coś tam zawsze wchodzi. 5 napchnij.
Więc wydaje mi się, że tutaj zejdzie 5. Więc to powinno. No słuchajcie, idealnie, ten już padł, tak naprawdę. Tu rzucamy tak, że... A, ty się musi ruszyć. No to troszkę słabo, albo nie. 2 na krwawienie. Czyli róż naprzód. I tu uderz. Dobra, i tu teraz kolcami. No dobrze, jest dobrze, jestem zadowolony. Aj, musiał mnie ruszyć, no musiał mnie przesunąć. Ten, jak widzicie, padł zgodnie z naszym planem. Walnął we mnie, ale tam się coś uleczył. Nie tak miał być. Ciągnij, pchaj. No to jak tak zrobimy, słuchajcie, tak. I popraw mu. I tutaj go pchnij. Idealnie. 5-8, to uderzymy teraz 4-5 w tą skrzyneczkę. Łupy zebrane, bardzo dobrze. Jeszcze, słuchajcie, raz tak pociągnę, ale to walnę w tego, bo tutaj nic więcej. I my tu poprawiamy, czyścimy tak naprawdę już. Tak, czy ja się tam przedostam? Mam nadzieję, żeby walnąć tego. Jak wiadomo, krwawienie, właśnie. Niepotrzebnie tak zrobiłem. Uderzamy tak. Ten już rozwalony. Dobrze wchodzi, jak na razie. Tu nie mogę nic zrobić, szkoda. Ty popraw znowu z tego. 7. Ruch naprzód 1, ruch naprzód 2. Czyli raz i 2. I jeszcze tutaj, oczywiście krwawienie nie narzucę, ale mimo wszystko ładnie tutaj trzymałem. No nie, gościu, jak tyś to zrobił? To jest dobre pytanie, jak on to zrobił? Co to jest? Róż naprzód? Nie. Ja chcę go walnąć po prostu. A nawet nie chcę go walnąć. Niech kto inny się nim zajmuje. Jaką ładną obronę miałem? No nie, musiał. Musiał nam dokuczyć. Ciach. Rozwalamy go. Koniec z tym. I ciebie jeszcze pchnę tutaj. I tutaj na ko... nie mogę tak aż bardzo. Dobra, tu. Teraz kolcami mogę potraktować kolcami. I już załatwione. No. Więc mamy, słuchajcie, porządne łupy. Bo zabieram weź wszystko i otwieram skrzyneczki, co one zawierają. Grzyb szału. Tego nie znam. Czyści punktów obrażeń utraconych, jeden punkt tury. Tworzy trująca kałuża. No ładnie, ładnie. Tylko no nie bardzo co mamy z tym zrobić. Głód nadzieją, to nawet nie chcę stracić tej nadziei, ale z drugiej strony zrobię sobie miejsce, tak? No i właśnie, się zaczyna. Co tu zrobić, żeby to zgarnąć? O, pieczonego szczura sobie, słuchajcie, wciągnę. Więc mamy tu miejsce. A tu bandaże. No kurczę, bandaże bym gdzieś poprzekładał. No nic, mam pełne sloty. Ja naprawdę jestem zawalony ekwipunkiem, jak widzicie. Jedzenie nawet nie chcę wrzucać. Serce chrupaczy pancernika, super. Tu mam brejo coś tam. To ja zrobię, słuchajcie, tak, zamianę. Mam nadzieję, że nic tutaj finalnego mnie nie zaboli. Okej, okay, plus jeden zamknij, dziękuję. I teraz moglibyśmy iść tutaj. Ale idziemy finalnie tu. Tylko znowu mamy łup. Jak ja się z tym ogarnę? Nie wiem, ale widzę, że w większości łup jest powtarzany, więc są ziemniory. Mamy części elektryczne, których nie mogę wziąć. Złom. Tutaj mogę wziąć jakiegoś szlam, którego nie wezmę. Oczywiście, co jeszcze? A, grzyb nadziei. No, grzyb nadziei zgarniemy, szlamu nie wezmę. Ale szlamu, słuchajcie, tak mam dużo, że nawet nie myślę, żeby go w ogóle brać. Nawet nie biorę pod uwagę, choć części elektryczne to bym zgarnął. Tylko części elektryczne, co dać w zamian części elektrycznych? Kurczę, no nie mam co. Pan też swoją, właśnie mi zbroja została zniszczona. To trzeba będzie o tym pamiętać. Natomiast ja nie mam czego się pozbyć. Tu mam bandaże. Mam wszystko. Więc części elektryczny, sorry, tym razem nie wezmę. Ziemniora też nawet nie chcę już wydawać. Pozbierałem co mogłem. Więc w sumie nic wartościowego to nie było. No ale taką ścieżkę wybrałem, żeby tylko dosyć się jak najszybciej do naszej kwarantanny. Do stołówki mówię, do kwarantanny. Do łazienki, tak? No mieć coś powtarzalnego chociaż. Co to jest? Plik kredytów, no to tak, rzućmy to. Kredyty weźmiemy. No, 4 kredyty, dobre to. Szlam. Po co mi szlam? Mam szlam! Nie poczuję szlamu. Dajcie spokój z tym szlamem. Już tak naprawdę już 3 sztuki szlamu mielibyśmy, ale nie mam po co. Więc tak naprawdę łup nijaki. Ale mogę jeszcze zawsze iść tutaj. Ale chcemy iść do łazienki, tak?
bo łazienka zawsze dla nas jest takim punktem, gdzie zawsze jakieś zasoby mogę zostawić i mogę też coś zabrać. Właśnie, swoją drogą butelka z toksyny, fajnie byłoby ją schować. Już wiem, do czego ta butelka by była. Uuu, widzicie. Tutaj mam szlam swoją drogą. Mydełko mam i mogę zdemontować. Ale po co to demontować? Nadal nie mam pojęcia, po co miałbym to demontować. Plus usunięcie choroby. Ale my mamy jakąś chorobę? Nie, mamy żadnej choroby. Wróć do... Wstecz, nigdzie nie wychodzisz, gościu. Nie pomylę sobie, bo byłby problem. Tu kartę magnetyczną nadal nie mam. Nadal muszę sobie ją wytworzyć. Włosy nie mam jak zgarnąć. Tutaj mogę głód, ale mogę nadzieję sobie podnieść. O, i fajnie. Mydełkiem. I użyć. Jak widzicie, fajnie sobie mogę podbić, ale tutaj mydełko bardziej. Usunięcie kosmiczne wszy, usunięcie brud. Bardziej się to opłaca. I znowu szlam. No niby po co mi ten szlam? Tak się stałem, czy w sumie dobrze poszedłem do łazienki, bo w sumie de facto nie mam co tutaj robić w tej łazience. Ale skoro i tak już jesteśmy tutaj, to jeszcze bierzemy punkt. Widzicie, kwiatów nadziei mam całą maszę. Masę. Mamy maszę. Bandaż. Tutaj mamy klucz do naprawienia, mydełko zgadniemy sobie, kolejne, już będziemy mieć dwa. Tutaj klucz, ale klucz mamy uszkodzony, więc finalnie nie zrobię nic, złom sobie zbiorę za to. Tutaj mamy znowu szczurkę, nie, znowu szlam. To tak zdemontować by było sensownie, bo bym miał tkaninę, ale no cóż, na razie nic z tą tkaniną nie jestem w stanie zrobić. Bo, słuchajcie, oczywiście nie mamy naprawionego klucza. Bo jest uszkodzony. Ale tu mam szlam. Uuu, wiecie co, to zrobimy mikmasz. Zabierzmy szlam. To tutaj trzeba poprzerzucać. W takim razie zrobimy tak, na przykład tą breję. Właśnie, mógłbym jedzenie część pozostawiać, bo może nie będę musiał przynosić tego jedzenia ze sobą. Ono się przecież nie psuje. To miałoby wtedy sens. Zbieramy resztę szlamu. I wtedy się, wtedy, kurczę, muszę mówić jak mój syn. Wtedy będziemy mieli dostęp do jedzenia w różnych miejscach. Co bardziej by nam chyba się opłacało. A tu szlamu sobie zawsze nabierzemy, gdyby jednak tego szlamu miał brakować. Ło, dobra, 13 szlamu. Tutaj nasza ekipa potężnie. Mydełku 20 nadziei. To dajemy. I mamy 100% nadziei, prawie głodne jedzenie jesteśmy. Zajwicie potężnie. Tylko teraz tak, trzeba to dobrze rozegrać. Fajnie byłoby ten klucz finalnie już ogarnąć. To zróbmy tak, szlam rzućmy tu. Pusta butelka, krwawienie, trucizna, no właśnie. Trzeba pamiętać, że ta butelka tu będzie potrzebna. A tu w sumie mogę zrobić sobie głód, nabić. Skoro i tak mamy nadzieję na full. Tylko co z tym mydłem? Bo nie mam gdzie go bardzo schować. Tutaj włosy też są do zabrania. No jest mnóstwo rzeczy, które mógłbym... No nie mam jak. To jedno mydło mógłbym w sumie... Wiecie co? A może komuś oddać? O, dajcie komuś prezent. To byłoby ciekawe. Tylko jest ktoś... Pedra jest od nas. Z Pedro mógłbym pogadać, bo Pedro jest z naszego teamu. Chcesz pogadać w porządku, porozmawiajmy. A Pedro jest w którym miejscu? Zaraz zobaczymy, słuchajcie. Pedra. Pedra jest tutaj. Tego, Rex Stevina bym w razie chyba chciał wywalać. Dobra, słuchajcie, dajmy jej może mydło. To byłoby ciekawe, dać jej mydło. Skąd wiesz, czego potrzebuję? O proszę, plus 3 reputacji. No i słuchajcie, w takim to sposobem mydełko. Dzięki temu, że zebraliśmy. A już nie krzycz. Mamy tutaj dwa i dzięki możemy wziąć 3 włosy. Kępka włosów mile widziana. A ja tutaj sobie porobimy taki zestaw, że ten sobie klucz zabiorę na koszt brejo budyniu. A klucz sobie naprawię, bo wydaje mi się, że ten klucz będzie dla nas bardzo tutaj kluczowy, żeby właśnie go naprawić. I to jest na razie tyle. A powoli się szkujemy do faktycznie usunięcia choroby. Nie mamy żadnej choroby. Jesteśmy najedzeni, jesteśmy tylko przyciężeni. Na to teleportuj się. Tutaj nie mamy nic. Tam też nie możemy nic. Dobra. Pozostaje nam zdewastować cele. I musimy dostarczyć... Wróć do bloku. Dostać kasę naszemu koledze.
Więc z Petrą chyba nie będziemy chcieli się tak tutaj bardzo bić. Weźmy tutaj prawdopodobnie teraz jest tu zejście. Mamy dla ciebie kasę. Tak, dostać 15 gotówki, ale właśnie my dostajemy przedmioty. Wyjdź, no to nie teraz, to przepraszam. To naprawiamy na razie klucz. Ten klucz się stanowczo na... za 12. Jejlu! No cóż, trzeba. No cóż, trzeba, zdecydowanie trzeba. Tutaj ta membranowa kamizelka, pancerz 15. I tutaj pamiętamy, że dron. Moduł hakujący. Ale to już w tym momencie nie jest potrzebne, trzeba ulepszyć. Płytka drukowana, trujący płyn i oczyszczony złom. A skąd oczyszczony złom wytrzasnąć? Do jasnej i ciasnej. Nie wiem. Płytka drukowana, trujący płyn. Musimy ogarnąć płytkę drukowaną. Płytkę drukowaną możemy w ambulatorium ogarnąć. Z tego co dobrze pamiętam. Czy tobie coś miałem dostarczyć? Muszę przypomnieć Bimber. Bimber tobie. Okej. Okay. No to lecimy, tu też się pokręcę, czy coś nie jest do ogarnięcia. Komuś może jakiś prezent dać. Bo właśnie tutaj trzeba też trochę tym prezentami się ratować, dzięki temu zwalniamy sobie sloty. Tutaj mamy, słuchajcie, do rzucenia. Dyszka, dyszka to jest max. A widzicie. Dyszka to jest max. Swoją drogą tego chyba Krzysztof Szpraw nie wziąłem. Z Devastatora 21. 19. A która to będzie 21? Halo? A tu jest dewastacja, dobra. No to idziemy uszkodzić, żeby zrobić. Zniszcz. Jak ładnie to, ale dobra, zniszczymy. Tutaj coś mogę jeszcze? Nie, tylko dwa miejsca. Ale łom mnie to zużywa, to trzeba o tym pamiętać też. No szkoda, że nie mogę żadnych zasobów za to zgarnąć. No i łom jest do naprawy, jak widzicie. Zdewastowałem. A zgłoś się do więzienia. Dysem, czyli na pewno te zadanie musimy podać wtedy, kiedy będzie kolejny dzień, kiedy podbijamy sobie jakość współpracy. A my wracamy do miejscówki, żeby, słuchajcie, oddać rzeczy. O, Strixie mógł rozmawiać, ale to właśnie, Strixie już mógłbym teraz rozmawiać. Wszystko po staremu, a co u ciebie? Zdobyć informację. Prośba o przedmiot. I co teraz? Wyjdź. O kurczę, to ja dostaję od niej pakiet informacji. Miło. Miło, czy od niej mogę? A to jest pytanie. Prośba o przedmiot. Warden jest gorszy od kosmicznego krakena. Przy okazji potrzebujesz czegoś? Do... zardzewiały łom. Ha, czy mogę jej zadanie jeszcze? Zadanie mam dodatkowo. A mogę teraz już oddać? Nie, a okej, czy muszę naprawić. Okej, no to ma sens. Słuchajcie, to ja w takim razie muszę troszkę kasy znowu wydać. Szkoda, że jeszcze sam nie mogę naprawiać. To by się przydało. Tutaj mam zadanie do odbicia, odebrania. Przeglądam kolekcja plakatów. W tym momencie takie mam plakaty. Musimy za Manor Lords się wziąć swoją drogą też. Ale no, wiecie jak to jest. Oczyszczony złom. Jak ogarnąć oczyszczony złom? Tego nie wiem. Tu też potrzeba oczyszczony złom. Tu już będę sobie mógł mydło robić. To jest 10 pancerza i to jest tanie. A tamto wymaga skorpa chrupacza. Kolce szczura, to też musimy uderzyć na tych silniejszych. Tkanina razy 2. To sami widzicie, op, wyszedłem. Tu ulepszenie codziennej śmieci. I jeszcze ulepszam sobie jeszcze jeden z... ile jest tych śmieci? No kusi, żeby mi to mimo wszystko zrobić. Dobra, na razie porzucamy to, co jest zbędne całkowicie dla mnie. Tu jakieś włosy. O, tutaj sobie dostakujemy, czyli mamy 9, 8 tych. To jest mięso. To jest do wywalenia, do zrzucenia. Złomu, aha, to jest elektronika, to jest złom 30, czyli już nie możemy więcej. Ula, to się zrobiło ciasno. Posiłki na razie sobie wezmę, tu rzucę, choć. O dobra, posiłki to można mieć. To... serce chrupaczy pancernika mogę sobie rzucić. Bandaże trzeba mieć pod ręką. Złom, jakieś bandaże. Ten klucz, właśnie, no to co, naprawiam, słuchajcie, dwa łomy. I jest dobrze. O, i tu się zrobi tak miejsce. No, czyli jeżeli
Ja to robię teraz. Zobaczymy, ile mnie naprawa kosztuje tej kamizelki, żeby mieć to sensowne. Bo chcę w finale ruszyć dalej, tak? Trujące płyn, płytka drukowana. No to płytka drukowana wiemy, że faktycznie w ambulatorium. Okej, okay, napraw mi to. Za dwa, no to super. Nawet podwójnie bym chciał, bo muszę jeden oddać, niestety. Ale płytkę, to za 8. A tu, żeby ulepszyć, no to ja sobie to zrobię, bo mi się to opłaca. Tutaj mógłbym jeszcze wydać moduł hakujący i nie, to raczej nie bardzo. Więc finalnie to zakładamy tu. Kurtkę roboczą mogę sobie na razie rzucić, choć nie wiem, czy mi jest potrzebne. A właśnie, jak naprawa teraz tego wyjdzie, to ile? A, nie ma, że naprawa, dobra, rozumiem. Więc finalnie moglibyśmy resztę wydać. Bo to zabrało jeden, więc mógłbym ulepszyć, jeżeli kupię codzienne śmieci. Albo nie kupię, tylko poczekam do kolejnego dnia i już będę miał większy ekwipunek. No. Oczyszczony złom, surowiec produkcyjny. To muszę się dowiedzieć, skąd wytrzasnąć. Żeby w ogóle to mnie blokuje w wielu rzeczach. Trujący płyn i płytka drukowana i oczyszczony złom. Dobra, no to słuchajcie, idziemy zdejmować zadania w takim razie. Czyść, kończymy ten dzień. Nadal się zastanawiam, czy nie wydać, ile tam on chce za te gazetki. Bo zawsze coś będzie ta gazetka potrzebować, więc może jednak za 3. Za 3 to jest mnie stać. Więc tutaj mamy takie rzeczy. Tutaj nie mogę rzucić tego więcej, niestety nie. To jest max w staku. Dobra, słuchajcie, pędzimy. Pędzimy, zobaczmy, co kolejny dzień nam przyniesie. Bo na to też trzeba czekać chwilkę. Skorupa chrupacza mamy 2. I gazetki, resztę 3. I ulepszamy. No i teraz mam nadzieję, że wejdzie parę miejsc. Dobra. Oj, super. Stare rzeczy niepotrzebne mogę zrzucić. Dużo. To się nie powiększa, tak? To dobrze wiedzieć. Więc to, co mogę rzucić, na przykład ziemniory mogę. To jakieś jedzenie, jęzory mogę rzucić. Zardzewiałe śruboki, to też trzeba będzie pomyśleć o tym, ale na razie. Właśnie, w sumie mógłbym porobić też pancerze dla naszych szczurków. Mamy ziemniora i można by połączyć to z tym. O, słuchajcie, to jest dobry motyw. Wytwórz. Raz. I dwa. Tak, tylko że zapomniałem, że to się stakuje, więc finalnie troszkę chyba popsułem. Nieistotne, dobra. Wkładamy szczurki do leczenia, a ulepszenia tkanina. Swój formalny części elektryczne. Czyli tkaninę, jak ogarnę, to będę mógł finalnie leczyć nasze szczurki. Ty i ty. Ciebie leczyć. 14, 16. Ciebie leczyć. To jest max, jaki mogę zrobić w tym momencie. Tutaj musimy tkaninę pozyskać. Jak ogarniemy tkaninę? Oczyszczony złom. A co dostajemy w ogóle tutaj? Początek walki 10 pancerza. Tylko oczyszczony złom. Nadal oczyszczony złom nie blokuje. Drzemka. Mogę drzemkę zrobić. Poprawia jakość snu. No dobra, to chyba tyle. Idziemy w Kimę. Ładnie ogarnęliśmy, troszkę wyczyściliśmy. No i słuchajcie, czuję się bardziej potężny w tym momencie. Naprawdę czuję się bardziej potężny z tych rzeczy, które zdobywamy. I teraz ruszamy z zadaniem. Nie wiem, czy to jest dobre tempo, czy ja się jednak ślamazorę tutaj. Oszerzenie kwarantanny w ambulatorium. U kilku pacjentów to nieznany organizm pasożytniczy, który po osiągnięciu dojrzałości wywołuje łagodne rozerwanie klatki piersiowej. Więźniowie, którzy cierpią na dolegliwości żołądkowej, są proszeni o zgłoszenie. Aha, i znowu! Chciałem iść do ambulatorium i znowu! Kurczę, oni mają coś do ambulatorium. Ja mówię, że idę do ambulatorium, zamknięte. Znowu powiedziałem, że idę do ambulatorium, znowu zamknięte. No i ma los. Dobra, słuchajcie, no to świeży oddech.
czas trwania, więc jak najbardziej wybieramy to. Więc mamy czyste ząbki, dzięki bardzo, relacje podbite. Szczurki włożone tam, gdzie trzeba, a my idziemy podbierać sobie nagrody, oczywiście. I pogadać z takimi, z tymi, którymi trzeba. Mam nadzieję, że finalnie oni gdzieś tu będą na miejscu, żebym nie musiał latać zbyt daleko. Co? Pusto nie ma? Dobra, jest Trixie. Siema. Prośba o przedmiot. Oddaj. No i proszę, podbite relacje. I najlepiej dla wszystkich, no i super. A ja mogę zebrać? I znowu mam informację. I mnie nic to nie kosztuje. Warto. Warto mieć tutaj sprzymierzeńców. Oj, warto. Więc jeszcze mam do gadania z niektórymi. O, witam Magnusa. Dobra, czyli tak, jedno zadanie zrobione. Lecimy, mam nadzieję, że się uda pozostałe dwa także zrobić. Liczę ogromnie na to. Teraz lecimy jeszcze tu, zobaczymy, jeszcze śmieciory są. Złomu od groma. 12 złomu, kurczę, i co z tego złomu robić, nie? To jest to. Pełno złomu, pełno zabawek. No, co jest? Podleć, no. Mamy to, no tylko koledze, nie mogę nic dać, bo no bimbru tu jeszcze nie skołowałem, nie wiem w sumie skąd skołować. A może ta maszyna, słuchajcie, tak strzelam. Czy ta maszyna, którą finalnie dostajemy, nie będzie odpowiedzialna za robienie bimbru? Byłoby to ciekawe połączenie, ciekawy przebieg historii. Natomiast my teraz lecimy tu, tutaj nic, czy w sumie tutaj część elektryczna, pusta strzykawka. Oczyszczony złom do diaska. Masz, gościu. Dostać w zakątek mamy, oddaj, proszę. I jak relacja wskoczyła, no i zacnie. Świetnie, bardzo się przydadzą, słuchaj. Szczerze mówiąc, nie miałem zbyt wielu asystentów, a ty jesteś jedyną osobą, która wytrzymała ze mną tak długo. Mógłbym, no wiesz, zabrać cię ze sobą. Oczywiście, jeśli chcesz. Montaż naszego małego eksperymentu nie powinien potrwać dłużej niż jedną noc. Jutro mógłbym opuścić to miejsce na dobre. Przemyśl to, poczekam na ciebie tutaj. Ula! I u niego też! Czyli już podbiłem? Poważnie? Już mam... O kurczę! Już mam 8, słuchajcie, no już mam wbite na... Aha, nie, jeszcze nie mam w szacunku. Ciekawe, ale informacje dostałem. A, bo to jest jako nagroda. Jest dużo pakietów informacji nam wskoczyło. Mogę kupić, a już mogę u niego handlować. Posiłek mogę. 12 poza posiłek. A tam mieliśmy za 10? Nie, za 25. A, widzicie. Czyli prawdopodobnie u niej też mogę kupywać. Tak mi się coś widzi. Tak mi się coś widzi, że u niej też mógłbym kupywać. Ale gdzie jest nasza koleżanka? W stołówce. Po co mam iść do stołówki? Nie wiem. No ale trzeba będzie, bo trzeba odebrać zadanie, ale wy trzeba by było, słuchajcie, ruszyć zadanie z wyzwaniem. Wyzwanie, gangi i tym podobne, więc chyba Rex Starwin. Tu jest łazienka. Można się zawsze teleportować, tak? Ale równie dobrze możemy, poczekajcie, możemy sobie skoczyć tak i zobaczyć, co tu jest po drodze. Tu jest wydarzenie, tu jest specjalne, tu jest walka. Chcemy, że chrupaczy pancerników, oni są fajni teraz dla nas. Zawsze jakieś nagrody wpadają, choć widzicie, Rex Starwin tu jest. A tutaj mamy Pedra, Andy Canyon. Choć zastanawiam się właśnie, z kim bym chciał finalnie budować tę relację. Kogo chciałbym się pozbyć z gangu, zamiast tutaj, żeby wyrzucić wyzwanie. Bo zawsze mogę. Rasa Nex, przestępstwo nieznany. No i więc w sumie mamy do wyboru. A tutaj bym miał wężak jakiś, szczurłuskowaty, jakieś pazury mnie interesują. Więc to byłaby droga chyba interesująca. Zmutowany szczur, szlamowy, chrupacz i łupy. Więc trzeba chyba poszerzyć, słuchajcie, relacje. Ambulatorium zamknięte. Trzeba będzie wyrzucić chyba wyzwanie komuś z gangu. Z Pedrą sobie wbiłem trochę pozytywu, więc chyba nie chcę. Bo już bym miał łatwiej z nią gadać w przyszłości. Rick Starwin.
rasa człowiek. A ludzie to wiecie jacy są. Do jakąś, w sumie jakąś ośmiornicę ma, takie klimaty steampunkowe, nie podoba mi się on, że tutaj próbuje nas tutaj podrabiać. A Nexa. No tutaj mam jeszcze Marvin człowieka i też może bym właśnie likwidację ludzi rzucić im wyzwanie. Atrybuty bojowe. Aha, trzeba by kupić informację. Zobaczmy, mamy. Kurtka robocza, opancerzenie, porządek walki 10 pancerza, odporność na truciznę. Otrzyma 100% krwawienia z obrażeń. Okej. Okay. Chcemy na to marnować? A zobaczmy. Przemytnik. Furia. Wróg. Przepływ adreny plus 3 inicjatywy. Opanowanie Majchra. Dobra, to jest opanowanie Majchra. Odwaga 15%. Czyli jakby nie znamy, to będziemy mieć plus 50 do obrażeń. Metalowy łom ma, jakieś tabletki i bimber. On ma bimber. Mhm. Słuchajcie, on ma bimber. On jest przemytnikiem. Mamy 160 życia, zbroje. I teraz sobie zobaczymy w takim razie Andy Kajon. To jest przestępstwo oszust. I sprawdzamy resztę. Broń z trucizną. Kurtka. 160 zdrowie, 7 inicjatywa. Natychmiastowe przyżeganie, odporność, krwawienie, rana. Regeneracja, leczy tylko 5% max punktów, ciułacz, szansa na łup 100%. Okej. Okay. Dane osobowe i zobaczmy co on ma do dyspozycji. Opanowanie Majchra, znowu. Lubi pomagać, koszt dowodzenia skazańca, minus 25%. Koszt dowodzenia? Nie, siapasia. Moduł hakujący, szampon. Ektoplazma Morfena. Mogę kupić moduł hakujący u niego tani prawdopodobnie. No i powiem wam szczerze, teraz nie wiem. Bo tutaj u niego mamy odwaga, przyjaciel, jak jesteśmy to plus 50 do obrażeń. A tam koszt dowodzenia. Skazańca minus, koszt dowodzenia skazańca minus 25%, ale to co, przelicza się to. Wspólnik, a właśnie, plus przepływ adrenaliny plus 3 inicjatywa. Ok, a u niego to samo. Ok, a ta co ma, miała na sprzedaż, nawet nie wiem, słuchajcie, nawet nie sprawdziłem. Tak jakoś wyszło. Jeszcze zobaczę, czy ona gdzieś tu jest, chyba była. Czy ją gdzieś wywiało, to przecież mogę zobaczyć. Gangi, Trixie, ty jesteś w bloku, no właśnie. Jak jesteś w bloku, tu jesteś, no jak chcę coś kupić od ciebie. Pasta koloryczna, bandaż i nóż do rzucania. A okej. Okay. To kupię sobie, żeby nie było i za 8. Finalnie wydaliśmy trochę kasy. I słuchajcie, ja zostawiam was tutaj z decyzją. Może mi podpowiecie, kogo warto, komu warto rzucić wyzwanie. Czy Andy Kajon, który ma takie rzeczy i takie tutaj rzeczy, jeżeli chodzi. Ciuła, odporność na krwawienie. On jest, ale na truciznę nie. Jakąś regenerację ma, 160-107. Czy ewentualnie uderzamy w drugiego, czyli człowieka, w Rexa Stewarta. Widzę, ma mniej niższą inicjatywę. On jest bardzo on bardzo przyjmie krwawienie, czyli 100% obrażeń. Ma jakąś tam zbroję, ma jakiś nożyk, a z drugiej strony u niego możemy kupić metalowy łom i możemy kupić bimber. A jak z nim zawalczymy, to pewnie relacje się popsują i nie będzie chciał z nami handlować. Więc to jest pytanie do was, co byście wy zrobili, gdzie się udali i czy finalnie używamy teleportu, czy lecimy i klepiemy po drodze tych typków, bo teleport to jest tak czy siak, słuchajcie, 2 punkty ruchu, z tego co pamiętam, przypomnę sobie je na szybko. Teleport, tak, 2 godziny stracimy tak czy siak, więc pytanie do was, co byście wy zrobili, gdzie byście poszli, żeby tutaj troszkę sobie urozmaicić drogę i z kim zawalczyli. Natomiast jeżeli ten epizod Space Prison przypadł wam do gustu, to pamiętajcie o łapkowaniu, polecaniu, komentowaniu. Pozdrawiam was, Staniu. Na razie, hej! The Space Prison.